Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś będzie z odcinków, które rzadko są emitowane na moim kanale. I nie mam tu na myśli Killing Love. Oto taki żarcik. Tylko oczywiście niezwykłego shoppingu, ponieważ dzisiaj przyszły do mnie dwie ogromne paczki. Znaczy, nie dzisiaj, bo ja to pewnie będę... Dobra, nieważne, nie będę wam się tłumaczyć, okej? W obu dwóch paczkach są Pop LPS, ale zacznijmy od tej mniejszej, w której znajduje się Pop LPS oraz nie Pop. No i co jeszcze? Zobaczycie zaraz. Za tą mniejszą paczuszkę zapłaciłam 65 zł. Wraz z przesyłką oczywiście. Zapraszam! Sprzedawca zamieścił w środku taki śliczny rysunek kotełka. Dokładnie mój mask kanału, który naprawdę strasznie mi się podoba. W ogóle masz bardzo ładny podpis. To właśnie skate dla mnie. Jest naprawdę prześliczna. Strasznie mi się podoba. W ogóle wow, nie no. Ślicznie rysujesz. Kolejne rzeczy, które dostałam, to dodatki. Pierwsza to była taka fajna pufa. Oprócz tego dostałam trochę mniejszych dodatków, między innymi taki fajny drink, strasznie mi się podoba w ogóle. Uwielbiam drinki dla LPS. Kosteczkę. Taki cudny zielony aparacik, strasznie mi się podoba, ładny, naprawdę. Niebieską miseczkę. Bardzo fajną niebieską sukienkę dla LPS-u. Taka fajna i to jeszcze oryginalna kokardka dla LPS. Poznaję, bo miałam taką pomarańczową, ale zgubiłam ją, bo uznałam, że wezmę sobie pet shopa na pogrzeb, nie pytajcie. Odbija mi takiego zarąbistego w ogóle pruszaka, zobaczcie, jaki fajny. Elegancką muszkę oraz takie pomarańczowe perfumy. Ale ja wiem, na co czekacie. Oczywiście, że wiem. A mianowicie na LPS i pierwszym potrzebem jest zapakowany w taki prestiżowy, ładny woreczek. A nie, no serio, bardzo ładne są. To jest ten cudny wig! Zobaczcie, jaki jest piękny! Strasznie mi się podoba. Nie sądzicie, że jest śliczny? Tak się prezentuje w ogóle. W ogóle zawsze chciałam tego bigla mieć w swojej kolekcji. Ma czerwony magnesik. Oczywiście oryginał. W ogóle wszystkie potrzeby są w 100% oryginał, bo to widać. I możecie w ogóle napisać w komentarzu, jak mogę dać jej na imię. Tylko nie Sabi, bo nie chcę po prostu. No, tak jak mówiłam, ma czerwony magnesik i strasznie mi się podoba. Jest taka słodka. Zawsze ją chciałam mieć. A z tym potrzebem jest ten śliczny short hair. Zobaczcie, jaki jest cudny. Tak, to jest Carix. Postanowiłam, że sobie ją zamówię. Bo z tego, co mi przede wszystkim nie proponowała, to był jedyny oryginał. Oryginał oczywiście tam widać ma... nie ma białej rurki, tylko przeźroczystą. To tam trochę brudną rdzy, nieważne. Czy tam grzybów, jak kto woli. W ogóle strasznie mi się podoba. Tak się prezentuje. Ja nie wiem w sumie, jak ją jeszcze nazwać. Ma dziurkę, możecie pisać. Może jakaś Cornelia albo coś, nie wiem. Teraz przejdziemy do drugiej, największej paczki z tego shoppingu, która zawiera ponad 20 LPS z domkiem i akcesoriami. I w tym są dwa Pop LPS. Jeżeli słyszycie jakieś odgłosy czy coś tam, no to od razu mówię, że jestem na polu, bo u mnie w pokoju jest teraz tak jakby remont, nie? Z oknami robi, nieważne kogo to obchodzi. Przedawczyni dołączyła mi oczywiście liścik, w którym tam przepraszała, że paczka tak długo szła oraz poprosiła, abym pozdrowiła jej byfyfy Bulendę. Tak? Mam nadzieję, że dobrze to przeczytała. Więc serdecznie pozdrawiam Bulendę oraz jej rodzinę i oczywiście pozdrawiam samą sprzedawczynię Monikę. Monika zadała mi jeszcze dwa pytania, więc pozwolę na nie szybko odpowiedzieć. Będziesz miała czerwony pasek? Paskę nie będę miała, a zresztą to dopiero 6 klasa, więc co się będę starać? Wystarczy, że będę się po prostu uczyć, a w 8 no to będę dbała o ten papierek, bo i tak te świadectwa tylko leżą i się kurzą, nikt na nie nie patrzy. Pamiętajcie dzieci, oto nauka od Zafiry. Uczcie się w 8 klasie i uczcie się w liceum. Mistrz życia, który nawet nie przeżył go w całości. Cieszysz się, że będą wakacje? No a kto się nie cieszy, że są wakacje? Chociaż z drugiej strony nawet lubię chodzić do szkoły. Tak dziwna jestem. Lubię szkołę jako miejsce, ale nie lubię po prostu nauki. Znaczy nie nauki, tylko tych sprawdzianów i tego wszystkiego. Zwłaszcza jak ktoś nawali 4 sprawdziany w tydzień. Nikogo to nie obchodzi, że to jest niezgodne z prawem, co nie? Dobra, więc przechodzimy do domku. Na tle jakże tego pięknego i zgrabnego muru znajduje się domek, który odkupiłam właśnie od Moniki. Prezentuje się ślicznie, strasznie mi się podoba ten domek. Jest to ten z karuzelo. Możecie spytać, po co mi domek, skoro... Jak się tym nie bawię, no cóż, przy tego, że jest to jakaś wartość kolekcjonerska, to sprzyda mi się do nagrywania. Nie będę musiała, nie wiem, ciągle robić jakichś kartonowych domków. Ma, tutaj jest pierwszy w ogóle pokoik z wejściem na balkon.
ma okienko. Tu jest drugi pokoik również z okienkiem i takim czymś, znaczy taką wielką podłogą, że tak to nazwę. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Bo już ktoś nie ma schodów, zawsze mi to dziwiło, czemu nie ma schodów do tych pomieszczeń, jak była ma, no ale nieważne. Te drugie pomieszczenie, to jest jeszcze jeden takie pomieszczenie składane, żeby móc zamknąć, tam otworzyć, taki w ogóle schowek. W ogóle taka karuzela, jak widzicie, z trzema takimi piętrami. Spróbuję wam to pokazać. Naprawiłam, widzisz, Regna? Jest taki zaciekawiony. No i właśnie tak to się prezentuje. Hej! Stop! Koniec już! Koniec! Tu jest takie piętro z myszką i z taką zabawką. To takie typowo łazienkowe, z kaczuszką tam i wanienką. A tutaj takie morskie z tam liściami, krabami. Kolejne piętro jest tak się prezentuje. Tutaj też ma balkonik, ma taki fajny hamaczek. W ogóle teraz zauważyłam, że tutaj są takie przyklejone kropki. Nie wiem, wcześniej nie zauważyłam ich. Ale spoko, nawet fajnie się to prezentuje. Tu w ogóle jest jeszcze taka jakby karuzela, czy coś w tym stylu. Oczywiście kolejne puste pięterko. No i pięterko z najniższym poziomu, gdzie są drzwi, które również są bardzo fajne. I jak dla mnie po domknięciu prezentuje się to jeszcze lepiej, bardzo fajnie z tym, z tym balkonikiem, środkiem. W ogóle fantastycznie to wygląda na zewnątrz po zamknięciu. Z dodatków, które otrzymałam, taka bardzo ładna ławeczka. Dla pet shopów oczywiście, rzecz jasna. Idealna. Taki leżaczek, taki koszyczek, bardzo ładny torcik, co prawda nieoryginalny, chyba z LPS, ale i tak mi się strasznie podoba, strasznie fajny dodatek. To jest chyba suszarka. Fantastyczna torebka, bardzo ja lubię, mam taką żółtą. Czapeczka dla LPS, fajna. Jabłuszka czerwone oraz zielone. Takie fajne ciasto, placek bym powiedziała. Tak prezentuje się z tyłu. Bardzo urocza kosteczka, takie fajne czekoladowe ciastko, przecudny kurczak, którego da się ściągnąć. Voila, piękny kurczak naprawdę. Aparat fotograficzny, takie już mam trzy. Miska z wodą, taki bardzo fajny napój ze słomką. Dwie szczoteczki, ciastka, taki czajniczek, czy też sagan, jak to woli. I bardzo słodka ryba. Dobra, teraz przejdziemy do samych LPS. Na końcu pokażę popy. Natomiast na początek pokażę wam bonusy, o których nie wiedziałam, ponieważ zamówiłam same z generacji drugiej. Ale Monika wysłała mi jeszcze takie bonusy w postaci generacji czwartej i piątej chyba. Pierwszym był taki z generacji trzeciej. To jest w ogóle, nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi w tej zabawce. Kolejnym pet shopem z generacji drugiej, z generacji czwartej albo piątej jest taki hipopotam. Swoją drogą nawet słodki jest, w sumie fajny jest, podoba mi się. Jedna z tych figurek, która jest ładna z generacji czwartej, piątej. Otrzymałam również cztery takie malutkie figurki pet shopów, które się oczywiście rozwaliły. No i teraz przejdziemy do prawidłowej części odcinka, czyli pokazywania pet shopów. Pierwszym pet shopem jest taka urocza myszka. Swoją drogą bardzo mi się podoba, jest śliczna, ma bardzo ładne kolorki, w ogóle podobają mi się tutaj to przy uszach. Nie no, fantastyczna jest. Możecie w ogóle pisać, który pet shop wam się najbardziej podobał, oprócz popów, pewnie. Ma dziurkę i jest prześlicznym pet shopem z generacji drugiej. Kolejnym LPS jest bardzo ładny jeżyk. Zawsze w ogóle chciałam mieć jeżyka, nie wiem jak wy. Mi się bardzo podobają jeże. Ma bardzo ładne oczy, kolorystyka również jest bardzo dobrana i staranna. Ma dziurkę i jest prześliczny, bardzo mi się podoba. Kolejnym LPS-em jest ten przecudny husky. No naprawdę, ja uwielbiam husky, tak mi się on podoba. Jest bardzo ładny, jak widzicie. No, w dziwnym miejscu ma znaczek LPS, ale nie wnikajmy tam w producentów Hasbro. Ma bardzo ładne oczy, jest w fajnej, jasnej kolorystyce i ma dziurkę. No i moim zdaniem jest prześliczny. Możecie napisać, czy też wam się podoba. Kolejnym pet shopem jest taka kuna, czy tam łasica, kto woli. Również jest bardzo ładna, jest też moja trzecia z tego kształtu. Jak widzicie, jest bardzo ładna. Następnym z kolei pet shopem jest taki krabik. W ogóle nigdy nie miałam krabika, więc to jest taki mój pierwszy i bardzo ładny jest. Tak się prezentuje, w ogóle jest śliczny, ma dziurkę. No, nie wiem jak wam, mi się strasznie podoba, słodki jest. Tu mamy takiego fajnego psa, strasznie mi się podoba. On jest jeszcze z tych pierwszych z generacji drugiej, więc jest w ogóle super. Ma czerwony magnesik, czyli jest taki bardziej pożądany, że tak powiem. I okropnie mi się podoba, w ogóle ja zawsze chciałam mieć takiego pieska. Dalej mamy takiego motylka w bardzo fajnych kolorach, podoba mi się. Fioletowy, niebieski to pasują do siebie te kolory.
a przynajmniej tutaj są bardzo fajnie dobrane, ma dziurkę. Kolejną figurką jest taka panda, bardzo ładna, znaczy panda, no misiu, nie? Bardzo, bardzo ładny, strasznie mi się podoba. Jest bardzo, bardzo ładnie zrobiona figurka, ma dziurkę. Tu mam kolejnego misia. No i powiem wam taką ciekawą anegdotkę związaną z tym misiem, że ja go kiedyś posiadałam, aczkolwiek zostałam okradziona, no bo przy wymianie wysyłałam pierwsza, co nie? I zostałam kradziona, że ostatecznie w ostateczności wywalczyłam jakiegoś tam pet shopa. W ogóle ci starsi widzowie może wiedzą, o co chodzi, nieważne, ale jak widzicie, karma wraca, a raczej nie wraca, a raczej do mnie wrócił pet shop, ma dziurkę. Tu mam takiego ładnego królika, wiadomo, ma duże uszy, znaki, nieważne. No, bardzo fajny, jest biały, nawet nie jest taki bardzo brudny, a przynajmniej w kamerze tego tak bardzo nie widać. No, trochę tak silne oczy mi się podobają w tym króliku, są takie dziwne, ale tak ogólnie jest ładny, ma czerwony magnesik, więc jest z tych pierwszych z generacji drugiej i dlatego też jest bardzo taką unikalną figurką, że tak powiem. Mamy tutaj kolejnego pet shopa, jest to taki flaming, ja kiedyś też posiadałam flaminga, ale ten jest z tatuażami i jest o wiele ładniejszy, taki walentynkowy, że tak powiem. Bardzo, bardzo ładny pet shop, ma dziurkę. Kolejnym LPS-em jest taki kotek, bardzo, bardzo fajny ten kształt jest, w ogóle podoba mi się. Ma dziurkę, tak, ma dziurkę. Kolejnym pet shopem jest taki ptaszek, nie ma on ani dziurki, ani magnesika, tylko taki uchwycik, jak ja to nazywam. Ma fajne oczka, jest to już chyba mój trzeci albo czwarty z takiego kształtu, naprawdę. Ostatnim pet shopem z Niepop jest taki piękny żółw ze starszej wersji, znaczy starszej, no wiecie, o co chodzi, z tych pierwszych z G2. Bardzo, 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 bardzo jest fajny. W ogóle zawsze chciałam mieć takie żółwia, ale miałam tylko te takie, te morskie, no nie? A ten jest, no, fantastyczny, w ogóle ma takie fajne oczy, nie, no jest zaczepisty, ma czerwony magnes. Jest no piękny, ja go po prostu kocham, te oczy w ogóle są takie piękne, no zobaczcie, jaki on jest sexy. Okej, moi drodzy, teraz przejdziemy do popów LPS. Tak, na pewno na to czekaliście, ja po prostu to wiem, że wy chcecie wiedzieć, jakie są pop LPS. I tak, znowu to są shorthairy, ale ja szczęścia raz, co nie? Pierwszym pop LPS jest ten śliczny shorthair, jest to ten z tych pierwszych shorthairów. Cudeńko, zobaczcie, jaki on jest zadbany, naprawdę fantastyczna figurka. Ma czerwony magnesik i ślicznie się prezentuje. Możecie ją jakoś nazwać, nie mam szczerze pomysłu. Jedyną wadą tej figurki jest to, że niestety ma tutaj problemy, jak dam ją tak na prosto. Jak dam tak, no to spoko działa jej główka, a tak to jakby ta rurka się przywiesiła. Ale oczywiście to jest oryginał, jak widać. No każdy chyba by to zauważył, a przynajmniej z kolekcjonerów. No i ostatnim pop LPS jest ten cudowny shorthair. Moje marzenie w ogóle. Ja zawsze chciałam mieć shorthaira z czarnym ubarwieniem. Będę mieć jeszcze... A nie, nie będę wam spoilerować. Przepiękna figurka. W realu wygląda jeszcze lepiej niż na filmie. Naprawdę jest cudny. Kocham to białe w ogóle. Nie, no... Uwielbiam tą figurkę, ma szary magnesik i jest prześliczny, tak mi się podoba. Możecie napisać, który shorthair jest lepszy, ten czy ten. No jak dla mnie ten, to będzie u mnie chłopak, więc możecie pisać męskie propozycje męskich imion, bo powiem wam szczerze, że nie mam pomysłu, jak go nazwać. No i to tyle z tego jakże długiego filmu, ponieważ wzbogaciłam się aż o 3 pop LPS i wielką ilością nie pop, więc fantastycznie. Możecie pisać, który shorthair jest najlepszy z tych trzech. No i koniecznie teraz poproszę was o dzwoneczek, żebyście zostawili przy subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie, ponieważ w lipcu będą się pojawiać materiały co drugi dzień, ja się o to postaram, więc nie zawiedźcie mnie, bo nie chcę zawieść was, więc no, będę się starać, ok? Więc ja się z wami żegnam, pa pa!